No, warto pomagać i chcemy pomagać, lubimy biegać. No i oczywiście szczytny cel, prawda, dla dzieci, żeby wyjechały na fajne wakacje. W sumie to samo, nie? To jest dobra inicjatywa, fajna pogoda, można pobiegać, komuś pomóż, pomóc. No i... Trzeci rok z rzędu już jesteśmy, i będziemy zawsze. Dowiedziałam się chyba całkiem przypadkiem o biegu. Też bardzo często tutaj biegam, więc można mnie tutaj spotkać w godzinach porannych. Trasa znana, a jeszcze jeżeli mogę pobiec charytatywnie na Dom Dziecka, to tym bardziej mam powera. Ja biegnę w tym biegu ze względu na ludzi. Można tu spotkać naprawdę wspaniałych ludzi, przesympatycznych. Tak poznałem też Justynę, biegamy tutaj razem w niedzielę o 7 rano. Zapraszamy. I po prostu, jeśli jest możliwość, charytatywnie pobiec i przy tym dobrze się pobawić, no to ja zawsze jestem chętny. Opa. Dzięki. Ze względu na szczytny cel, ja uważam, że takie akcje trzeba zawsze wspierać. No a drugi powód dla fanu, dla zdrowia. Dokładnie, wspieranie tak szczytnych celów jak Dom Dziecka zawsze jest bardzo wysoko na mojej liście prywatnych celów. Przede wszystkim organizuję też osoba z rodziny, więc chciałem pomóc akcji. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Zapraszamy, niezależnie od tego jak biegacie, wspierajcie Dom Dziecka. Dokładnie, chodzi tylko o zabawę. Było mi miło Was dzisiaj zagrzewać na trzecim biegu charytatywnym na rzecz Domu Dziecka. Jak najwięcej takich imprez organizowanych w naszym mieście. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć Wam wielkie dzięki za przyjście i do zobaczenia za rok. Jona! Yo!